Myślę, że bardzo dobrze rozumiesz już pojęcie dzielnika, przynajmniej w odniesieniu do liczb całkowitych. Czyli na przykład mam liczbę 12. Jak zapytam cię, jakie są dzielniki liczby 12, no to wiesz, że dzielnikiem jest taka liczba całkowita, która pomnożona przez inną liczbę całkowitą da w wyniku 12. Czyli na przykład, jak pomnożę 1 razy 12, to dostanę 12, co oznacza, że 1 jest dzielnikiem 12, ale też oznacza, że 12 jest dzielnikiem 12. No bo 12 pomnożone przez inną liczbę całkowitą daje 12. 1 pomnożone przez pewną liczbę całkowitą daje 12. Podobnie dwójka i szóstka są dzielnikami 12, bo 2 razy 6 to jest 12. No i mogę jeszcze wziąć taki rozkład na czynniki 3 razy 4 i to też jest 12. No i to daje nam kolejne dwa dzielniki. I to już są wszystkie dzielniki 12. 1, 2, 3, 4, 6 i 12 to są wszystkie dzielniki liczby 12. No właśnie, więc to jest takie pojęcie dla liczb całkowitych, które już mamy bardzo dobrze opanowane. No i możemy na przykład o trójce powiedzieć, że trójka jest dzielnikiem jest dzielnikiem jest dzielnikiem liczby 12. Ale to samo można wysłowić również w inny sposób. Można powiedzieć, że 12 jest podzielne przez 3. Jest Podzielne przez 3. I to znaczy dokładnie to samo. Stwierdzenie, że trójka jest dzielnikiem 12, jest dokładnie tym samym, co powiedzenie, że 12 jest podzielne przez 3. Co oznacza, że 12 po podzieleniu przez 3 daje w wyniku liczbę również całkowitą. No dobrze, no i teraz chciało się to pojęcie podzielności rozszerzyć na wyrażenia algebraiczne, na wielomiany. No to najlepiej pokażę to na przykładzie teraz. Powiedzmy, że mam taki wielomian 3xy. Zacznę, żeby było łatwiej od jednomianów, czyli mam jednomian 3xy. Teraz mnożę ten jednomian przez inny jednomian, na przykład taki minus 2 powiedzmy x kwadrat y do trzeciej. To co dostanę w wyniku takiego mnożenia? No, jak pomnożę, to będę miał 3 razy minus 2 to będzie minus 6. X razy x kwadrat to będzie x do trzeciej. Y razy y do trzeciej to będzie y do potęgi czwartej, czyli dostanę w wyniku taki jednomian. No i teraz widzimy, że ten jednomian po prawej stronie jest iloczynem dwóch innych jednomianów, które tutaj są zapisane po lewej stronie. I wszystkie te jednomiany, które tutaj mam, mają całkowite współczynniki. I to, co też jest bardzo ważne, a nawet ważniejsze, to wykładniki tutaj przy zmiennych są zawsze liczbami nieujemnymi, całkowitymi. 2, 3, tutaj mamy 1 i tak dalej. Nie mamy ułamkowych wykładników ani ujemnych wykładników. Tylko wtedy, kiedy wykładnik jest liczbą całkowitą, nie, nieujemną, to tylko wtedy mamy do czynienia z wielomianami, czy też z jednomianami. No i podobnie jak tutaj, można powiedzieć, że jest tutaj, zachodzi tutaj relacja podzielności. To znaczy, że ten wielomian na przykład 3xy jest dzielnikiem tego jednomianu, który mamy po prawej stronie, dlatego że po pomnożeniu przez inny jednomian dostajemy tamten jako wynik. Czyli możemy napisać, że 3xy jest dzielnikiem. Jest dzielnikiem. Dzielnikiem czego? Dzielnikiem takiego jednomianu minus 6x do trzeciej, Y do czwartej, bo jak ten jednomian pomnożę przez pewien inny, to dostanę w wyniku to, co tutaj mam napisane. No i podobnie jak poprzednio, mogę napisać, że minus 6x do trzeciej y do czwartej jest podzielne, czyli ten wielomian jest podzielny, w zasadzie jednomian ten jednomian jest podzielny przez, przez to jest podzielny. No przez tamten jednomian, na przykład 3xy. Oczywiście to samo mógłbym napisać o tym jednomianie minus 2x kwadrat y do trzeciej, że on jest dzielnikiem tego jednomianu 6x do trzeciej y do czwartej i tutaj mogłem też to samo zanim o tym jednomianie. Tak samo tutaj mogłem zamiast trójki wziąć na przykład dwójkę, szóstkę, czwórkę czy jedynkę i o każdym z tych dzielników to samo napisać. No dobrze, czyli tutaj widzimy, że to co jest tutaj, co było podzielnością tych liczb całkowitych, to dokładnie ma swoją analogię, jak rozważamy jednomiany o współczynnikach całkowitych i wtedy, kiedy tutaj wykładniki przy zmiennych są dodatnie, są nieujemne całkowite. No to weźmy teraz takie wielomiany jeszcze sobie zobaczmy, które nie są jednomianami. Powiedzmy, że wezmę takie dwa wielomiany. x dodać 3 i to pomnożę przez, przez na przykład x dodać 7. To co dostanę w wyniku takiego mnożenia? Co dostanę w wyniku takiego mnożenia? X razy x to będzie x kwadrat. Potem będę miał x razy 7 dodać 3 razy x to razem będzie 10x. No Było wiele filmów na mnożenia takich dwumianów, więc mogę to tutaj szybko zrobić. Dodać 3 razy 7, 21. Było wiele filmów, więc mamy to już dobrze opanowane. Czyli po wymnożeniu tych dwóch dwumianów w tym wypadku dostaję taki trójmian kwadratowy. No, i teraz znowu mogę powiedzieć, że na przykład tym razem, nie wiem, wezmę sobie ten zielony. To jest zielony wielomian. x plus 7. Mogę powiedzieć, że ten wielomian jest dzielnikiem, jest dzielnikiem tego wielomianu, który mam po prawej stronie. x kwadrat dodać 10x, dodać 21. Dlatego, że istnieje taki wielomian który pomnożony przez x plus 7 daje ten niebieski wielomian. No i tak samo jak poprzednio mogę powiedzieć, że x kwadrat plus 10x plus 21, że ten trójmian jest podzielny. Jest podzielny przez. przez co jest podzielny? Jest podzielny przez x plus 7. Co oznacza, że jak podzielę ten wielomian przez x plus 7, to dostanę znowu wielomian x plus 3. Więc widzimy w jaki sposób podzielność, którą dobrze rozumiemy dla liczb całkowitych, przenosi się na jednomiany i wielomiany.